walne zebranie sprawozdawcze w ciężkowickiej jednostce OSP zgromadziło pełną salę gości. Największa jednostka OSP w gminie Ciężkowice, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podsumowała swoje działania w 2017 roku. Zebranie rozpoczął prezes OSP Ciężkowice, druh Leszek Szumiński. W swoim sprawozdaniu podsumował miniony rok i zaprezentował plany na kolejny. Dla Straży w Ciężkowicach rok był rokiem spokojnym i rokiem dobrym, także wykonaliśmy dosyć dużo prac przy naszej remizie, bo zrobiliśmy remont garażu ostatniego, który nam został, własnymi siłami. Zrobiliśmy remont dachu z tyłu na garażach, bo dlatego, że tam przeciekało, tam była kładziona papa kilkakrotnie i tam to przeciekało, musieliśmy położyć nowy dach, blachę i nową więźbę. Pozyskaliśmy dwa samochody z policji, które też myślimy jakoś uzupełnić, żeby je sprowadzić do nas, do pododdziału. To by były takie samochody zastępcze. Dostaliśmy je nieodpłatnie. Myślę, że rok był spokojny, nie było żadnych powodzi, nie było takich niebezpiecznych wyjazdów do akcji. Także myślę, że raczej rok był rokiem dobrym. Swoje sprawozdanie przedstawił również naczelnik OSP Ciężkowice, druh Krzysztof Śliwa. Koncentrując się głównie na sprawach bojowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach liczy 34 członków czynnych zespołu J, z których 34 jest uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posiadają oni badania lekarskie oraz indywidualne ubezpieczenie od następstw i szczęśliwych wypadków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku nasza jednostka wyjeżdżała 112 razy. W akcjach ratowniczych braliśmy udział 64 razy, a były to 18 pożarów, 45 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy, 1 ćwiczenia, 47 wyjazdów gospodarczych. Dumą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach jest działająca przy niej orkiestra dęta imienia Jana Muchy. Dlatego podczas zebrania nie mogło zabraknąć także sprawozdania z jej działalności. A przedstawił je kapelmistrz orkiestry, druh Tomasz Wroński. W 2017 roku braliśmy udział w gminnych obchodach miasta Żaka w Luśniku. Żegnaliśmy podchodzącego na inną parafię księdza kapelana Mieczysława Korzyka, który był dzisiaj gościmy z sobą. Występowaliśmy z Borowica w kraju stulecia kapłaństwa księdza Wędzika, graliśmy w Dożynkach na Dożynkach w Ciężkowicach, na oddaniu garaży w Kipsznej. Braliśmy udział w obchodach 60-lecia zespołu szkół Ignacy Jana Paderewskiego w Ciężkowicach oraz na oddaniu imienia Jana Pawła II Szkoły Podstawowej. Jako jedna z pięciu zaproszonych orkiestr mieliśmy zaszczyt gościć 18 czerwca na jubileuszu 20-lecia orkiestry OSP w Szczucinie. Braliśmy udział w dwóch radosnych wydarzeniach. Były to śluby członki orkiestry. Były również trzy wydarzenia smutne. Pogrzeb. Jednym uczestniczyliśmy wspólnie z orkiestrą ze Szczucina, tworząc jedną dużą i potężną orkiestrę. Uwzględniając pozostałe uroczystości, w których orkiestra bierze udział corocznie, w 2017 mieliśmy łącznie 24 występy. W zebraniu uczestniczył wicestarosta powiatu tarnowskiego Zbigniew Karciński, który mówił m.in. o wsparciu, jakie kieruje powiat tarnowski w stronę ochotniczych straży pożarnych. W Małopolsce chyba tylko powiat tarnowski tak duże pieniądze przeznacza na jednostki OSP, bo to jest rocznie ponad 330 tysięcy. Tak łącznie to słowo, to będzie ponad 350. Są powiaty, które dają 50 tysięcy. Jest to lekka różnica, prawda? Ale jest możliwe dzięki temu, że rozumiemy potrzebę, bo to nie jest to, że my dajemy te pieniądze, dajemy na sprzęt, który służy później nam wszystkim. A ja jestem zdany dlatego, że lepiej, żeby ten sprzęt leżał i do śmieci technicznej nie był używany ani raz. To jest lepsze, niż będzie potrzebny. Jak jest potrzebny, to z reguły po to, żeby ratować życie lub mienie. W trakcie walnego zebrania członkowie OSP Ciężkowice postanowili nadać szacowny tytuł honorowego członka Straży Pożarnej w Ciężkowicach trzem osobom zasłużonym dla jednostki. Walne zebranie członków OSP postanawia nadać tytuł honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach niżej wymienionym druhom Mieczysławowi Kapałka, Czesławowi Dziubaczka oraz Andrzejowi Szostek.
Całe zebranie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze. Poruszano na nim wiele kwestii, ale jedna z nich przewijała się nade często. Panie prezesie, to pytanie musi paść. Dookoła Turza, Rzepiennik, Gromnik, Moszczenica, Bobowa, wszędzie nowe auto, a w Ciężkowicach? Ciężkowice cały czas starają się o to nowe auto. Zawsze, jak zwykle, wszystko związane jest z funduszami. Także my sami nie możemy wystąpić o to, ale teraz gmina się przychyliła już pozytywnie ku naszej prośbie i myślę, że może uda się nam pozyskać tą kwotę na zakup tego samochodu. Jest to naprawdę duża kwota i duże wyzwanie. Także jeżeli ktoś kupował te samochody, to wie, jakie to są problemy z tym wszystkim, no ale myślę, że podołamy i uda się wreszcie. Będziemy może ostatnią gminą na tym terenie, ale uda się nam może załatwić ten samochód. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszelkiej pomyślności i realizacji ambitnych planów. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.